Pora teraz w naszym porannym programie na temat związany z aferą reprywatyzacyjną. I kiedy tak o warszawskiej reprywatyzacji myślę w kontekście wczorajszych zeznań Roberta Nowaczyka przed komisją weryfikacyjną zajmującą się tymi sprawami, aferą, dziką reprywatyzacją w stolicy, to zastanawiam się, po co te wszystkie rozmowy są w studiu odbywane, przeprowadzane, skoro tak naprawdę żadnej afery reprywatyzacyjnej nie było. Tak przynajmniej takie wrażenie można przynajmniej odnieść z wczorajszych zeznań właśnie przed komisją weryfikacyjną Roberta Nowaczyka. Moim i państwa gościem jest Piotr Gozdowski, Stowarzyszenie Wolne Miasto Warszawa. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. No właśnie, po co my te rozmowy przeprowadzamy? No chyba będziemy musieli na to odpowiedzieć sobie sami w tym momencie, tak? No wczoraj nam wyjaśniono, że nie ma żadnej afery, tak? A te ofiary, którymi widzimy, to nie są żadne ofiary, a agresorzy, a tych, których my uważamy za złodziei, to są tak naprawdę policjanci, tak? Po prostu świat wczoraj się wywrócił do góry nogami. Czyli może powinniśmy podziękować panu Robertowi Nowaczykowi jeszcze, tak? Tak, zdecydowanie tak. No to posłuchajmy, co na temat wczorajszego przesłuchania, tak na dobry początek naszej rozmowy, mówił Patryk Jaki, przewodniczący komisji weryfikacyjnej. Panie ministrze, przed tą rozprawą komisji weryfikacyjnej mówiliście państwo, że to będzie jedno z najważniejszych przesłuchań, jedno z najważniejszych spotkań komisji. Czy tak jest w istocie? Widać, że to przesłuchanie było o tyle potrzebne, że każdy z państwa mógł zobaczyć, jak wygląda elita prawnicza w Polsce. Człowiek, który był na salonach warszawskich i uwłaszczał się na majątku wszystkich warszawiaków, jak bardzo manipuluje, jak zmienia zdanie, najczęściej mówił, że nie odpowie na żadne pytanie, jak łatwo również oskarża osoby, które doprowadziły go do aresztu. No tak jak w pigułce mogliście zobaczyć kontrast pomiędzy obozem Zjednoczonej Prawicy i dużą częścią trzeciej RP, która miała tak potężną siłę, na przykład w zdobywaniu tych nieruchomości. Czegoś nowego się państwo dowiedzieliście? No, były, powiedzmy, jakieś takie akcenty humorystyczne, Bill Clinton, UFO, były też, nie wiem, takie wspomniane, może bardziej anegdotycznie, spotkania przy parkometrze, nie wiadomo na ile przypadkowe, na ile były tutaj jakieś zasadne te spotkania, ale czy czegoś nowego się państwo dowiedzieliście, albo chociażby czy ustaliliście państwo, który Robert N. jest prawdziwy, ten, który mówi, składa wyjaśnienia przed prokuraturą, czy ten, który mówi, że tutaj przed państwem, że żadnych takich korzyści majątkowych nie wręczą? To jest ciągle jeden Robert N., czyli człowiek, który w sposób ordynarny manipuluje, ale nie ma żadnej wątpliwości, że łączyła go, zażyła współpraca z Jakubem R., który jest, przypomnę, oskarżony o najwyższą łapówkę w historii III RP. I jak to jest właśnie z tym wczorajszym przesłuchiwanym przed komisją weryfikacyjną? Bo z jednej strony przed prokuraturą są zeznania, które mówią o tym, że właśnie były te łapówki, były te kwestie związane z korupcją. Wczoraj już zupełnie inny przebieg tak naprawdę zeznań Roberta Nowaczyka. No na pewno Robert Nowaczyk jest adwokatem, czy byłym adwokatem w tym momencie, który reprywatyzował 200 adresów w Warszawie i to wiele atrakcyjnych miejsc, więc mi się wydaje, że jest człowiekiem, który wie bardzo dużo. Zwłaszcza, że są to adresy typu Chmielna 70, tak? gdzie decyzje dotykały, podejrzewam, najwyższych szczebli w ratuszu, tak? To był teren inwestycyjny, gdzie prezydent Gronkiewicz w Walcy chciał zbudować koronę wieżowcy wokół, więc jeśli Robert N. przyjął taką taktykę obrony jak wczoraj, więc... No, a jaka to jest taktyka i o czym ta taktyka świadczy według pana? No, wczoraj chciał przede wszystkim ośmieszyć komisję, tak? Pokazać się jako... Czyli taki kabaret show takie stworzyć. Tak, tak można powiedzieć. Wchodził w gierki słowne, w szermierkę słowną, a z drugiej strony zbudował swoją narrację, przedstawi swoją wersję afery reprywatyzacyjnej, która nie jest żadną aferą, tylko operacją administracji i służb mającym na celu nie wiadomo do końca co, tak? Mającym na celu, bo wszystko, co miał osiągnąć ktoś poprzez takie nie inne zagrywki względem Roberta Nowaczyka, się nie wydarzyło, tak? On opowiadał historie, które zasłyszał też, zwrócić uwagę, bardzo sprytnie wypuścił przede wszystkim Jakuba R., tak? Większość rzeczy, rewelacji, które opowiadał, to, że ktoś mu mówił, że usłyszał, że mówiono, a wszyscy te słowa podchwycili jako prawdy objawione. To
nie do końca jest tak, że Robert N., czy Robert Nowaczyk, bo się zgodził na publikację, zmienił zdanie. Tak? On po prostu mówił inne rzeczy. Tak? Prokuratorom opowiadał o rzeczach, które się działy do czasów, jak Robert N. był w ratuszu, a nas raczył kawałkami, co się działo poza tym. No i to tak? Tłumaczy w ten sposób. Przed prokuratorem nie mam odpowiedzialności karnej, mogę się bronić tak, jak sobie życzę. Dzisiaj mam odpowiedzialność karną od 6 do 8 lat więzienia. Jeżeli dzisiaj powiem nieprawdę, zostanę skazany za składanie fałszywych zeznań. Tak jak sam Robert Nowaczyk wczoraj powiedział, prawdę się dowiemy w sądzie. Tak? Przed sądem nie może się zasłaniać taktyką obrony bądź strategią procesową. Wszystko, co powie, może być uznane za fałszywe zeznania, jeśli się rozminie z prawdą. Ale co tak naprawdę opowiadał wczoraj Robert Nowaczyk? No, opowiadał to, co wszyscy wiemy, tak, że robił interesy na styku administracji i biznesu. Sam opowiadał, że często bywał w BGN-ie. Sam opowiadał detale z życia urzędników, które nie wskazują raczej na to, że tych ludzi nie znał, tak? Opowiadał też rzeczy, które wiedział ktoś, kto zna te rzeczy od kuchni, tak? To nie jest wiedza człowieka z ulicy bądź adwokata, który starał się odzyskiwać. To był bardzo skuteczny człowiek, a jak wiemy, są ludzie, którzy czekają po 20-30 lat na zwrot, więc... A nie dziwi pana fakt takiego dziwnego trochę zbiegu okoliczności? No, trudno tutaj też mówić, że mogłoby być inaczej, gdyby na przykład Gazeta Wyborcza nie wypuściła nagrań prezesa Jarosława Kaczyńskiego, nagrań, na których słyszymy o działce przy ulicy Srebrnej i dwóch wieżach, które miały powstać, ale nie powstały. No i dochodzi do przesłuchania, długo wyczekiwanego przesłuchania Roberta N., Roberta Nowaczyka, które miało samo w sobie być przesłuchaniem przełomowym. I podczas tego przesłuchania jedną z głównych tutaj informacji, które słyszymy od pana mecenasa, jest właśnie informacja dotycząca nieruchomości przy ulicy Srebrnej. Nie dziwi pana tutaj ten taki zbieg okoliczności w czasie pojawiania się pewnych informacji? Zbiegu chyba nie ma, no nie oszukujmy się, nie ma to żadnego zbiegu okoliczności. Robert Nowaczyk ze swoją historią stara się podczepić dość udanie, jak widać, pod aferę medialną związaną ze Srebrną, tylko że no, nie można zreprywatyzować gruntu, który jest już prywatny w tym momencie. Ta działka przy Srebrnej 16 nie należy do Skarbu Państwa ani do miasta, więc wszystko, o co mogą grać spadkobiercy, to jest gra o odszkodowanie, tak? Nie dostaną tego gruntu i tak dalej, itp., więc wygaszenie roszczeń nie jest aż tak istotne dla inwestora w tym momencie. No do kogo ten sygnał, te informacje wysłał w takim razie pan mecenas? Czy to był sygnał wysłany gdzieś do społeczeństwa, czy to był sygnał do jakichś konkretnych osób może? Znaczy, no, z tego, co też opowiadał, czyli obudowywał tą całą swoją historię jako związek personalny ludzi związanych z CBA, z BGN-em i tak dalej, te wątki już znamy zresztą z mediów, tak, o znajomości. No, za sprawą Jakuba R. między innymi. Dokładnie tak, rodziny Jakuba R. z ludźmi dawniej powiązanymi z CBA dość blisko, tak jakby powtórzył to, dorzucił wątek Srebrny, czyli tak jakby stara się utkać taki patchwork ze wszystkich medialnych historii, aczkolwiek pewne teorie, że Jakub R. został wsadzony 10 lat temu na stanowisko dlatego, żeby wygaszyć roszczenia co do jednej konkretnej działki, no wydają się dość absurdalne, tak? Tak szeroko zakrojona operacja, czyli góra rodząca mysz, wydaje się, no po prostu niemożliwa, tak? Do tego, żeby ktoś to wymyślił. A do kogo chce wysłać Robert Nowaczyk sygnał? No raczej mi się wydaje, że chce uzyskać jak najlepszą pozycję procesową, tak? Pamiętajmy, że Robert Nowaczyk, co by o nim nie mówić, jak go nie oceniać, zgromadził dość duży majątek. On gra o bardzo wysoką cenę, tak? Więc to jest jego 5 minut. To przesłuchanie w jego mniemaniu być może decydowało o losach jego, tak? Jeśli rzuci kilka smakowitych w kąsku, będzie w mediach istniał. Jeśli nie wskoczy na tą falę, to będzie pod sądem, będzie oskarżonym, podejrzanym i nazywanym rekinem reprywatyzacji, więc to Robert Nowaczyk gra o najwyższą cenę w tym momencie, a nikt z oskarżonych przez niego wczoraj postaci. Właśnie, Robert Nowaczyk gra o najwyższą cenę, zmienia swoje zeznania w stosunku do tego, co mówił dla prokuratury. No i teraz też pojawia się pytanie, jak ważny jest w kontekście wyjaśnienia afery reprywatyzacyjnej Robert Nowaczyk po tym, jak no, te zeznania się ze sobą kompletnie nie kleją.
No widać... No bo była taka nadzieja na początku właśnie, kiedy przed prokuraturą pojawiły się te zeznania dotyczące właśnie przyjmowania łapówek od strony Roberta Nowaczyka i tak dalej, że być może tutaj to będzie ten element, który zrobi taki wyłom w całej tej siatce reprywatyzacyjnej afery. Że ktoś zacznie sypać w końcu. Nie? Że ktoś zacznie sypać, a tu się okazuje, że no, ten plan spełzł na niczym. No... Pan Nowaczyk zmienił zeznania po tym, jak wyszedł z więzienia, no, co się wydaje dość naturalne, tak? Poczuł się pewny siebie. Ja nie jestem do końca przekonany, czy nie będzie starał się finalnie wybrnąć z tego, tak? Starając się łączyć te zeznania, które złożył przed prokuraturą, z tym, co mówił wczoraj przed komisją. Ja po raz kolejny przypomnę, że on tak bardziej wypuszczał różne osoby na grząski teren, niż kogoś oskarżał. Tworzył nowe wątki albo wykorzystywał te stare? Przede wszystkim na bardzo grząski grunt wpuścił Jakuba R., tak? No, praktycznie wszystkie trudne wątki są związane z nim i są cytatami albo jego słów, albo jego życia, tak? Nie ma żadnych dowodów praktycznie na to, co mówił Robert Nowaczyk, poza zeznaniami tych stron, tak? Więc Jakub R. jest w bardzo trudnej sytuacji teraz. Z drugiej strony też mamy zeznania innych osób, jak Janusz P., tak? Który nie zaprzeczył zeznaniom o łapówkach. Myśmy posiedzenie komisji weryfikacyjnej, mój to bliski współpracownik, mówił w innym tonie troszeczkę niż Robert Nowaczyk, więc mi się wydaje, że to, co mówił Robert Nowaczyk, to jest dopiero wstęp do tego, co usłyszymy w przyszłości. I tak choćby sprawa mieszkania wiceszefa parlamentu Zdzisława Krasnodębskiego, on nie powiedział, że on mu je sprzedał, on powiedział, że mu je sprzedawał, tak? Zobaczmy, że większość tych... Było zainteresowanie. Tak, i doszło do rozmów, które jego zdaniem zostały sfinalizowane, ale nie on nie finalizował. Większość tych historii to są historie, przy których on był, które on słyszał, które widział, ale przy których nie on był siłą sprawczą, tak? I prokuratura ma bardzo dużo spraw, w którym niestety on był siłą sprawczą, tak? Do których jest wiele wątpliwości, więc mówić. Robert Nowaczyk chce poprawić swoją sytuację i robi to bardzo skutecznie i bardzo sprawnie. Natomiast swojej sytuacji nie poprawiła Marzena K., która się pojawiła przed komisją weryfikacyjną i szybko z tej komisji uciekła, tak można by było to nazwać w zasadzie. Czyli krótko o krótkim przesłuchaniu Marzeny K. wczoraj przed komisją weryfikacyjną. Posłuchajmy, jak postać Marzeny K. ocenia jej brat Robert Nowaczyk. Panie mecenasie, jedno pytanie. Może pan odpowiedzieć, może pan nie odpowiedzieć. Pan chciał rozmawiać z komisją weryfikacyjną. Wiem, że to nie jest pytanie do pana, ale czemu pana siostra nie chce rozmawiać z komisją weryfikacyjną i tutaj składać wyjaśnień? Trzeba się jej zapytać. No. Ja myślę, że ona się czuje bardzo dużą ofiarą tego. No bo to... Ale chodzi o te zarzuty, że jest najbogatszą urzędniczką, dokładnie, i to wszystko? Dokładnie, dokładnie. I tak całą otoczkę. Ale nie umiem powiedzieć. No, ma prawo, korzysta. I tutaj w kontekście mieszkańców poszkodowanych przez aferę reprywatyzacyjną pan Robert Nowaczyk mówi: ciężko mi powiedzieć o ofiarach, bo ofiara to jest osoba, której coś się dzieje. Jeżeli jest osoba, która nie płaci czynszu, jest eksmitowana do mniejszego mieszkania i ona uważa, że jest ofiarą, to w takim zakresie nie ma afery reprywatyzacyjnej. Natomiast Marzena K. uważana za najbogatszą urzędniczkę w Polsce, no tak w cudzysłowie możemy to ująć, a być może nawet nie w cudzysłowie, jest traktowana przez swojego brata jako ofiara właśnie w kontekście tutaj działań w zakresie afery reprywatyzacyjnej. Jeśli podsumować cały majątek, jaki pani Marzena K. dostała ze Skarbu Państwa de facto, tak, to jest w gotówce około 40 milionów samych odszkodowań, plus nieruchomości, w których ma udziały, to ją winduje bardzo wysoko na liście najbogatszych Polek. Z tego co pamiętam, jeśli by wszystko sumować, to jest w okolicach Agnieszki Radwańskiej. Więc jeśli ja też bym chciał być taką ofiarą, nieważne czy reprywatyzacji, czegokolwiek, jeśli ofiara kończy z rachunkiem 40 milionów plus, to ja bym tego w przypadku jego brata tak nie nazywał, zwłaszcza że jeśli jest ofiarą, to bardziej sytuacja, jaką stworzył pan Nowaczyk, a nie ofiarą reprywatyzacji. Zwłaszcza jeśli był to proces naganny w jakiś tam sposób, jest pod lupą prokuratury, toczy się proces,
to nie przystoi urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości. Ja tu nie widzę żadnego. W kontekście tutaj tych odszkodowań, które otrzymała pani Marzena K., tych milionowych odszkodowań, no mnie bardzo gdzieś gryzie też kwestia odszkodowań dla lokatorów, kwestia odszkodowań, które zostały zarządzone przez komisję weryfikacyjną. Natomiast ratusz ma problem z wypłaceniem, bo mówi, że raz, że te odszkodowania, te zarządzenia mogą zostać zaskarżone jeszcze do sądu, więc na razie to nie ma co wypłacać, bo może jeszcze sprawy sądowe będą się toczyły i będzie inna decyzja. A z drugiej strony ratusz warszawski mówi, że też nie ma za bardzo pieniędzy na te odszkodowania. I takie pojawiły się informacje, że może państwo by w tej kwestii też pomogło, może z budżetu państwa by te odszkodowania poszły. Jak to interpretować w kontekście tego, że kilkadziesiąt milionów złotych jest wypłacanych z budżetu miasta i nie ma tam problemu, a kiedy chodzi o poszkodowanych lokatorów, no to problem się pojawia. Ciężko w jakikolwiek sposób bronić ratusza w tej sytuacji. Pracownicy ratusza starają się zasłaniać, że oni z troski zaskarżają te postanowienia komisji, żeby w przyszłości ich nikt nie zakwestionować. Mają te pieniądze, nie pochodzą z budżetu miasta, tak? To są pieniądze, które podchodzą z pieniędzy zasądzanych na rzecz beneficjentów reprywatyzacji przez komisję. Czyli są to miliony, które wpływają spoza budżetu miasta. Ja nie rozumiem oporu miasta co do akurat odszkodowań dla lokatorów. Wygląda na to, że miasto do końca idzie w zaparte, do końca broni swoich decyzji, licząc na to, że wszystkie działania komisji weryfikacyjnej będą w przyszłości odkręcone. A teraz na koniec naszej rozmowy jeszcze zmieniamy trochę temat, ale pozostajemy w kontekście Warszawy i kwestii związanych z reprywatyzacją, ale wracamy do taśm, na których został nagrany między innymi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. I na tych taśmach pojawia się między innymi nazwisko przewodniczącego komisji weryfikacyjnej Patryka Jakiego w takim kontekście, że być może kiedy zmieni się władza w stolicy, to też zostanie wydane pozwolenie na budowę wieżowców przy ulicy Srebrnej. Taka była narracja przez dwa dni publikacji w Gazecie Wyborczej. Trzeciego dnia pojawia się kolejna publikacja kolejnych taśm i tam jest takie zdanie wygłoszone przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, że w zasadzie to tutaj z Patrykiem Jakim też nie wiadomo do końca, jak to będzie, cudów nie ma, bo Patryk Jaki to bardzo samodzielny polityk. Wcześniej między innymi Nowoczesna zaproponowała to, aby Patryka Jakiego z funkcji przewodniczącego komisji reprywatyzacyjnej odwołać. Wracamy się do pana premiera Mateusza Morawieckiego o odwołanie z komisji reprywatyzacyjnej Patryka Jakiego. To Patryk Jaki miał być tym narzędziem Jarosława Kaczyńskiego, który miał odbić Warszawę po to, żeby można było realizować interesy Jarosława Kaczyńskiego w związku ze Srebrem. A pan by odwołał Patryka Jakiego z komisji weryfikacyjnej? No, na pewno nie w związku z tym, że miał być wizji Nowoczesnej kimś tam. No, Patryk Jaki nie został prezydentem stolicy, więc mi się wydaje, że nie ma za bardzo tematu, tak? Skazywać kogoś za chęci, no to... A też nie wiemy, jakie są chęci, no tak jak powiedziałem, Jarosław Kaczyński mówi, że Patryk Jaki jest bardzo samodzielnym politykiem, więc nawet prezes Kaczyński nie miał pewności, jak tak. Patryk Jaki zachowa się po zwycięstwie w wyborach w Warszawie. Tak, na pewno trudne dni przed Patrykiem Jakim, tak? Mi się wydaje, że nie spodziewał się, obsadzając stanowisko przewodniczącego komisji weryfikacyjnej, że tak trudne zadanie będzie przed nim, tak? Miała być rozprawa, że tak powiem, z łatwym przeciwnikiem, a naciągnęły naprawdę ciężkie chmury i Patryk Jaki jest manewrowywany podwójnie w aferze Srebrnej, tak? Nie został prezydentem Warszawy, jest politykiem niezależnym, w związku z tym, że nie jest nawet członkiem PiS-u, też wystąpił z Solidarnej Polski, tak? Jest znany jako polityk ambitny, tak? I o to też podejrzewam, chodziło prezesowi Kaczyńskiemu, że tak naprawdę nieprawda, nie wiadomo, co się stanie, tak? Że nie można na nie liczyć, że nagle nie wybierze jakiejś innej opcji. Na pewno jest sytuacja nie pozazdroszczenia, tak? Ja nie widzę, żeby Patryk Jaki w jakiś sposób zawinił przy Srebrnej bądź wczoraj podczas przesłuchania, czy odwoływać go z tego powodu, że był kandydatem na prezydenta. No raczej nie widzę powodów w tym. A Rafał Trzaskowski w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, prezydent Warszawy, na pytanie, czy komisja weryfikacyjna powinna zostać rozwiązana, odpowiada, że tak. No oczywiście, że tak. No i przecież to jest największe, że tak powiem,
kij, który jest nad głową nie tylko Rafała Trzaskowskiego, ale wielu pracowników ratusza. My jeszcze nie wiemy, jakie trupy wypadną z szafy, tak? Są wielkie tematy jeszcze do poruszenia, choćby temat działek na Saskiej Kępie, gdzie są zaangażowani praktycznie wszyscy prezydenci Warszawy, jakich pamiętamy, plus pół aparatu urzędniczego. Tak? Jest wielka afera związana z Jeziorkiem Gocławskim, gdzie też nagle zmieniały się przepisy dotyczące tego, czy woda płynie, czy woda stoi, więc jest bardzo dużo tematów, które tak naprawdę uderzyć mogą w każdą opcję polityczną, łącznie z SLD, więc, ale najbardziej w ratusz, tak, to ratusz jest głównym podejrzanym w tej aferze cały czas. I to zdanie niech będzie dobrym odniesieniem również do początku naszej rozmowy, kiedy pytałem, czy w ogóle po co my tutaj się spotykamy w tym studiu, rozmawiając o reprywatyzacji, dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. Piotr Gozdowski, Stowarzyszenie Wolne Miasto Warszawa, był moim państwa gościem. Dziękuję za rozmowę, życzę dobrego dnia. Dziękuję bardzo. A państwa zachęcam do pozostania z nami. Już za moment w tym studiu pojawi się Łukasz Rzepecki z Kukiz 15.